Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś chciałbym Wam pokazać, a właściwie no, może nie pokazać, tylko chciałbym, abyście zobaczyli, jak ja zakładam sobie dystanse, które zdecydowałem się jednak kupić i założyć do tego auta. Tak mniej więcej one wyglądają. Naprzód kupiłem 10 mm, na tył kupiłem 20, bo tak mniej więcej tutaj wychodzi z tego, co zmierzyłem. Zaraz jeszcze pokażę Wam dokładnie właśnie, jak to wychodzi. No najprostszym chyba sposobem zmierzenia tego jest, tak jak ja tutaj widzicie, przyłożenie sobie poziomicy i po prostu zmierzenie odległości w najdalszym punkcie tutaj, żeby koło Wam nie wystawało poza krawędź błotnika. No u mnie jest tutaj 2 i jakieś 2-3 mm. Także właśnie myślę, że 2 wystarczą, żeby koło nie wystawało poza. A na przodzie w ten sam sposób wychodzi nam mniej. Wychodzi 1,5 niecałe. Czyli tak jak Wam powiedziałem, tak, niecałe 1,5, 4 mm. Czyli tak jak Wam powiedziałem, naprzód kupiłem sobie 10 mm. Oczywiście do kompletu potrzebny będzie zestaw dłuższych śrub. No i dystanse, nie wiem, jak to się właściwie odmienia. Jako że na tył będą one pasowały bez problemu, bo są grubsze, tak z przodu będzie lekki problem. Myślę, że będę musiał coś przerabiać, dlatego że kupiłem sobie i chciałem właściwie mieć je z tym pierścieniem centrującym, bo można było kupić tak zwane przelotowe chyba bez tego pierścienia, ale wtedy byłby problem z założeniem koła i z jego wycentrowaniem. A ja nie chciałem tego problemu, dlatego myślę, że coś sobie tam przerobię, żeby mieć cały czas ten pierścień. Dobra, może zaczniemy od tej łatwiejszej strony, czyli zaczniemy od tyłu auta. Ja sobie auto teraz jakoś podniosę i zacznę ściągać koło. A żeby to wszystko trwało trochę szybciej, także całość dziś znów sobie podniosę suwnicą. No to teraz zwalamy koła. No to teraz nic innego jak szczotka druciana i czyścimy tutaj sobie wszystkie te krawędzie, tutaj te rowki, żeby ten dystans nam idealnie przylegał. No jak teraz mamy wszystko ładnie obczyszczone, tutaj nawet widzicie sobie wypolerowałem, żeby było jeszcze lepiej. Teraz, żeby jeszcze to było bardziej czyste, przelecimy sobie zmywaczem do hamulców i później powietrzem sprężonym. Jak już mamy to dobrze odczyszczone, teraz możemy sobie przymierzyć dystans wcześniej odpowiednio dobrany. Pamiętajcie, że w A4B8 jest tutaj inny wymiar piasty pierścienia centrującego, ale jak widzicie, tutaj wszystko elegancko jest dopasowane, także będę teraz to zakładał. Szkoda, że tutaj nie ma tej dziury właśnie na tą śrubkę, która trzyma tarczę, i można byłoby sobie przytrzymać też dystans, żeby się nie obracał, chociaż to jest do zrobienia oczywiście, nie ma problemu, żeby to takie coś nawiercić, ale nie będę się już w to bawił. Myślę, że sobie dam radę bez tego i Wy pewnie też. Dobra, także teraz będę przykładał i zakładał koło. Jak już wszystko ładnie czyścimy, to tutaj koło od tej zewnętrznej strony, do której będzie dociskany dystans, też sobie to od razu ładnie wyczyśćmy. Jedno koło zrobione. Teraz przechodzę na drugą stronę i robię dokładnie to samo.
tył już mamy zrobiony. Jak widzicie, już gołym okiem koło bardziej wystaje. Zmierzymy sobie, jak to teraz wygląda poziomicą. Oczywiście mieścimy się w granicy tolerancji. Zostało tutaj jakieś tak na moje oko 3-4 mm. Także jak najbardziej mamy te koło wysunięte legalnie. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o tył, no to mamy wszystko zrobione. Teraz przenosimy się naprzód, a tam będzie już trochę więcej roboty. No i tutaj z przodu już jest troszeczkę więcej roboty. Jest mały problem, o którym właśnie wam wspomniałem. Chodzi o pierścień centrujący. Ten i ten. I już wam mówię, o co mi chodzi. Chodzi o to, że tutaj ten pierścień wystaje więcej niż ma w sumie cały prawie, że ten dystans. Jeżeli wziąłbym dystans przelotowy, to wystawałoby mi naprawdę minimalnie tutaj jakiś milimetr czy dwa. No i nie mógłbym sobie po prostu tego koła wycentrować, ustawić go prosto. Dlatego też wziąłem dystans z pierścieniem centrującym po to, żeby tutaj delikatnie od czoła milimetr, dosłownie dwa, zeszlifować i wtedy ten dystans dojdzie mi dokładnie do tarczy i będę miał tutaj pierścień centrujący. Nie wiem, czy to jest dla was widoczne, ale tutaj jest dosłownie milimetr, może dwa, tutaj między tarczą a tym dystansem. No i myślę, że jeżeli tutaj to sobie zeszlifuję troszeczkę, ten milimetr czy dwa, żadnego problemu to nie zrobi. Nie będzie nic krzywe ani biło, z tego względu, że ta krawędź jest ważna, a nie tutaj od czoła. Także no, myślę, że tutaj się nic złego nie stanie. A wtedy będę miał dystans razem z pierścieniem, na czym właśnie najbardziej mi zależało, żeby był ten pierścień centrujący do felgi. Także pierwsze co, zanim tutaj wszystko sobie poobczyszczam, zjadę tutaj delikatnie, w miarę równo się postaram ten grzbiet tego pierścienia centrującego. Pewnie łatwiej by mi było, jakbym sobie wykręcił tutaj tą główną śrubę od przegubu. Wtedy by była bardziej taka płaska powierzchnia. Ale myślę, że tyle sobie tutaj dam radę jakoś delikatnie objechać szlifierką. Teraz powiem wam szczerze, że chciałem jednak tą śrubę wykręcić z tego względu, żeby mieć po prostu łatwe dojście do szlifowania tego pierścienia. Bo tutaj muszę manewrować góra-dół, do góry nogami szlifierką, a nie chciałem sobie gdzieś tymi iskrami auta tutaj, lakieru po prostu, nie wiem, spalić czy rozwalić. No ale niestety nie wziąłem takiego klucza, takiego imbusa i muszę jakoś to oszlifować, więc sobie jakoś tak na sztukę szmatami tutaj zabezpieczyłem te nadkola, żeby nie zniszczyć. No i będę jakoś dookoła to szlifierką szlifował. No byłoby zdecydowanie łatwiej, jakbym tą śrubę wykręcił i szybciej. No ale kurczę, no nie mam tutaj akurat takiego dużego imbusa, żeby ją wykręcić. Także szlifuję na razie w tej pozycji, jaką tutaj widzicie. No i przelizałem w sumie sobie ten pierścień. Teraz już dystans tutaj wchodzi, dochodzi. Nie ma tutaj żadnego luzu pomiędzy tarczą a tym dystansem. Także jest jak najbardziej ok. No teraz oczywiście tutaj, tu sobie jeszcze troszkę to wygładzę i wyczyszczę dokładnie tak, jak to robiliśmy z tyłu. Jeśli będziecie robić taki zabieg jak ja, czyli troszeczkę tam podszlifowanie sobie tej krawędzi piasty, wykręćcie sobie zawczasu naprawdę tą śrubę, bo jest zdecydowanie wygodniej. Tutaj nie idzie szlifierką dojść z każdej strony, trzeba ją obracać i jakoś to tak nierówno za bardzo wychodzi. Trochę tak kiepsko to wygląda, chociaż może jak wyczyszczę, będzie lepiej. Ale jeśli macie możliwość, to sobie wykręćcie, będzie naprawdę łatwiej i szybciej. Ja tymczasem zabieram się już za obczyszczanie tego wszystkiego. Najpierw tą krawędź troszkę oszlifuję, żeby nie była taka ostra. Jak widzicie, pierścień dolega, dystans dolega idealnie tutaj do tarczy. Także jak najbardziej wszystko jest ok. Ja oczywiście teraz tutaj już zakładam koło. Przenoszę się na drugą stronę, a żeby właśnie film nie był za nudny, to nie będę wam po prostu tego pokazywał, tylko pokażę wam już na samym końcu, jaki jest tego efekt i sobie wtedy to podsumujemy. Także ja się biorę za składanie. No i wszystkie cztery koła ogarnięte.
zaraz wyjadę na zewnątrz, żeby mniej więcej zobaczyć, jak to wszystko wyszło. Szkoda, kurczę, mój błąd, że nie nagrałem wcześniej przed wymianą, jak mniej więcej te koła są głęboko, tylko to, co mierzyliśmy poziomicą. A tak bym wstawił, byłoby widać właśnie fajnie różnice, no ale trudno. Już nie będę teraz ściągał, żeby to nakręcić. Ale no myślę, że na pewno to troszeczkę będzie teraz lepiej. Wizualny efekt będzie lepszy niż był przedtem. Zanim jeszcze wyjadę, taka moja rada. Zanim rzucicie te śrubki, które były stare, do piwnicy czy gdziekolwiek, do garażu, zanim je zostawicie, weźcie sobie 5 sztuk, wrzućcie gdzieś, spakujcie w jakiś woreczek i wrzućcie razem z kołem zapasowym, bo na 99%, a może nawet na 100%, jeżeli pospukać przebijecie koło, to tymi dłuższymi śrubami raczej go nie przykręcicie i może być wtedy problem, żeby założyć koło zapasowe. Takie jest moje zdanie. Ja oczywiście sobie właśnie 5 śrub odłożę i sobie wrzucę gdzieś w bagażniku, żeby razem z tym kołem leżały w razie jakiejś dziury właśnie w kole, żeby można było wymienić i przykręcić tymi krótszymi, bo z tymi długimi będzie problem. No i tak to mniej więcej wygląda na zewnątrz. Koło oczywiście nie wystaje, tak jak mierzyliśmy, jest tam chyba 4 chyba było milimetry. Przednie jest troszeczkę chyba bardziej schowane za 2 mm, ale myślę, że ogólnie efekt wizualny jest teraz lepszy. No a jeśli chodzi o ten film, myślę, że chyba to by było na tyle. Być może komuś się to przyda, może ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, jak ja to robiłem. Może komuś ten film będzie pomocny. To ja Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do oglądania moich innych filmów, również do subskrypcji mojego kanału. Gorąco Was zachęcam. No i pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.